Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Tomi Odkrywca, a przed nami tygodniowy ekspres historyczny. Omawianie zaczynamy jak zwykle od poniedziałku, od 7 lutego, a kończymy na niedzieli. Sprawdzimy, jakie ciekawe wydarzenia nas czekają w tym tygodniu, jakie święta. Oprócz tego chciałbym przywitać wszystkich nowych subskrybentów. Pozostałych zapraszam do subskrypcji. Siadamy wygodnie i jak zwykle, kawka, herbatka, yerba, zapinamy pasy i lecimy. No i zaczynamy. 7 lutego, poniedziałek. Dzień Najwyższej Izby Kontroli. Najwyższa Izba Kontroli, tak zwany NIK, jest jedną z pierwszych instytucji w odrodzonej, niepodległej Polsce. Jest naczelnym i niezależnym organem kontroli państwowej z misją strażnika publicznych pieniędzy. W dniu święta życzymy jej jak największych sukcesów w walce z oszustami. Rok 1422. Król Władysław II Jagiełło poślubił swą czwartą i ostatnią żonę, Zofię Holszańską. Rok 1831. Powstanie listopadowe. Sejm Królestwa Polskiego powziął uchwałę o kokardzie narodowej, czyli o polskich barwach narodowych. Była to pierwsza w historii regulacja prawna w tej sprawie. Rok 1908. W Warszawie uruchomiono elektrownię tramwajów miejskich. Rok 1939. Do Gdyni przypłynął zbudowany w holenderskiej stoczni okręt podwodny ORP Orzeł. Rok 1949. Ukazało się pierwsze wydanie czasopisma młodzieżowego Świat Młodych. Rok 1985. W Toruniu zakończył się proces zabójców księdza Jerzego Popiełuszki. Rok 2002. Urząd Ochrony Państwa zatrzymał prezesa PKN Orlen Andrzeja Modrzejewskiego, co zapoczątkowało tak zwaną aferę Orlenu. Ósmy lutego, wtorek, święto służby więziennej. Służba więzienna to bardzo ciężka praca, wymagająca m.in. odporności psychicznej, odpowiedzialności i odwagi. Wszystkim strażnikom życzymy samych spokojnych zmian. Święto upamiętnia dekret Józefa Piłsudskiego z 8 lutego 1919 roku, który dał początek więziennictwu w odrodzonej Polsce. Rok 1296. Król Polski Przemysław II został zamordowany pod Rogoźnem podczas nieudanej próby porwania dokonanej z inspiracji margrabiów brandenburskich, z którymi współpracowały zapewne wielkopolskie rody Nałęczów i Zarembów. Rok 1909. Pod lawiną w Tatrach zginął kompozytor i dyrygent Mieczysław Karłowicz. Rok 1919. Dekretem tymczasowego naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego została utworzona Pocztowa Kasa Oszczędności, obecnie PKO BP SA. Rok 1932. Został opatentowany pistolet Wiz. Rok 1942. Minister przemysłu zbrojnego III Rzeszy Fritz Todt zginął w katastrofie samolotu na lotnisku Kętrzyn-Wilamowo, obsługującym kwaterę główną Adolfa Hitlera w Wilczym Szańcu. Rok 1951. W więzieniu przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie został stracony przez bezpiekę major Zygmunt Szendzielarz, pseudonim Łupaszka. Zygmunt Szendzielarz przyszedł na świat 12 marca 1910 roku. Karierę zawodową związał z armią. Początkowo z Wojskiem Polskim w II RP, potem zasłynął jako dowodzący podziemnymi jednostkami AK. W konspiracji posługiwał się pseudonimem Łupaszka. Zygmunt urodził się w rodzinie Karola i Eufrozyny Szendzielarzów. Miał 6 rodzeństwa. Nauki pobierał w gimnazjum we Lwowie, a później w Stryju. Od początku związał swoją karierę zawodową z wojskiem. Ukończył szkołę podchorążych piechoty i szkołę podchorążych kawalerii.
28 stycznia 1939 roku wziął ślub z Anną z Folkien. W listopadzie urodziła się ich córka Barbara. Brał udział w wojnie obronnej Polski jako dowódca 2 szwadronu 4 pułku ułanów zaniemskich, będącej częścią Wileńskiej Brygady Kawalerii. We wrześniu przeszedł szlak bojowy od Piotrkowa Trybunalskiego do okolic Sambora, odbywając wiele potyczek z wrogiem. Po zakończeniu działań wojennych próbował przedostać się do Francji, do odtwarzanego Wojska Polskiego, ale bezskutecznie. Powrócił więc do Wilna. Tam włączył się w działalność konspiracyjną ZWZ AK. W tym okresie przyjął pseudonim Łupaszka. Spotkana często forma Łupaszko jest prawdopodobnie wynikiem błędu. W 1943 roku objął dowództwo nad 5. Wileńską Brygadą AK, która zasłynęła m.in. bitwą pod Wozianami. Łupaszko nie złożył broni i walczył w partyzance z komunistami. Zaangażował się w działalność propagandową. 30 czerwca 1948 roku Zygmunt Szendzielarz został aresztowany przez UB i osadzony w więzieniu w Warszawie. Sąd skazał go na 18-krotną karę śmierci. Wyrok wykonano 8 lutego 1951 roku, a ciało zostało pochowane w nieznanym miejscu. W 2013 roku IPN odkrył szczątki Łupaszki na Powązkach. Rok 1955. 47-letnia nauczycielka Ludwika Wawrzyńska uratowała czworo dzieci, wynosząc je z płonącego baraku hotelowego metrobudowy przy ulicy Włościańskiej 52 w Warszawie. Z powodu doznanych poparzeń zmarła 18 lutego w szpitalu. Dziewiąty lutego, środa. Międzynarodowy Dzień Pizzy. Wielu z nas dałoby się nieraz pokroić za kawałek pizzy. Nic więc dziwnego, że ten okrągły przysmak doczekał się swojego święta. Nie znaczy to bynajmniej, że w pozostałe dni obowiązuje abstynencja. Codziennie bowiem sprzedawanych jest na świecie około 13 milionów pudełek pizzy. Najpopularniejszym rodzajem serowego smakołyku jest niezmiennie margarita. Rok 1321. Sąd papieski, obradujący w Inowrocławiu, a następnie w Brześciu Kujawskim, wydał wyrok nakazujący krzyżakom zwrot Polsce Pomorza Gdańskiego oraz zapłatę znacznego odszkodowania. Zakon krzyżacki nie uznał wyroku i uzyskał jego zawieszenie w kurii papieskiej w Awinionie. Rok 1528. Po przeprowadzonym na polecenie króla Zygmunta I Starego śledztwie w sprawie przedwczesnych zgonów książąt mazowieckich Stanisława i Janusza III, wydał on edykt stwierdzający, że obaj zmarli z przyczyn naturalnych. Rok 1905. Rewolucja w Królestwie Polskim. Przed hutą Katarzyna w Sosnowcu rosyjskie wojsko otworzyło ogień do protestujących robotników z kilku zakładów pracy, zabijając 40 i raniąc około 150. Rok 1943. Oddział UPA dokonał masakry około 173 Polaków we wsi Parośla. Zbrodnia ta jest uważana za początek rzezi wołyńskiej. Rok 1956. W Stadninie w Albigowej urodził się ogier z czystej krwi arabskiej, Bask, który po sprzedaży do USA został ojcem 1035 źrebaków. Rok 1965. Premiera filmu Rękopis znaleziony w Saragosie w reżyserii Wojciecha Jerzego Hasa. Rok 1982. Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu ogłosił wyroki na przywódców zdławionego strajku w kopalni węgla kamiennego Wujek w Katowicach. Stanisław Płatek został skazany na 4 lata, Jerzy Wartak na 3,5 roku, Adam Skwisz i Marian Głuch po 3 lata pozbawienia wolności.
natomiast 4 osoby uniewinniono. Rok 2012. Na cmentarzu Rakowieckim w Krakowie została pochowana Wiesława Szymborska. Lutego, czwartek. Światowy Dzień Suchych Nasion Roślin Strączkowych. Rośliny strączkowe zawierają wiele pozytywnych makro- i mikroelementów. Oprócz tego szczycą się dużą zawartością białka. Światowy Dzień Suchych Nasion Roślin Strączkowych został ustanowiony, aby spopularyzować strączki w diecie ze względu na ich wspaniałe właściwości prozdrowotne. Rok 1439. W Namysłowie został zawarty rozejm między Albrechtem II Habsburgiem a Władysławem II Warneńczykiem, który zakończył konflikt o tron czeski powstały po śmierci Zygmunta Luksemburskiego. Rok 1775. Komisja Edukacji Narodowej utworzyła Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych w Warszawie, pierwszą polską instytucję zajmującą się opracowaniem i wydawaniem podręczników oraz programów szkolnych. Rok 1920. Generał Józef Haller dokonał symbolicznych zaślubin Polski z Morzem Bałtyckim. Tym samym potwierdzono wykonanie jednego z punktów postanowień Traktatu Wersalskiego, przyznającego Polsce 140-kilometrowy odcinek wybrzeża. Rok 1926. Rada Ministrów wydała rozporządzenie nadające prawa miejskie Gdyni, niedawnej wiosce rybackiej. Rok 1940. Sowieci rozpoczęli masowe deportacje ludności polskiej z terenów zajętych po 17 września 1939 roku przez Armię Czerwoną. Ponad 200 tysięcy osób wywieziono do obozów, tzw. łagrów, położonych w Starobielsku na Ukrainie oraz na Syberii i w Kazachstanie. Deportacja objęła głównie urzędników państwowych, właścicieli ziemskich i osadników wojskowych. Działalność ta etapami trwała do najazdu Niemiec na ZSRR w czerwcu w 1941 roku. Rok 1945. Ewakuujący niemiecką ludność cywilną i rannych żołnierzy z terenu Prus Wschodnich do Świnoujścia niemiecki transportowiec MS Steuben został zatopiony na północ od Ławicy Słupskiej przez radziecki okręt podwodny S-13. Zginęło około 4,5 tysiąca osób. Uratowano 300. Rok 1962. Została uruchomiona latarnia morska Kikut w Międzyzdrojach. Lutego, piątek, piąteczek, piątunio. Ogólnopolski Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej. Zima to trudny okres dla zwierzyny leśnej, ponieważ śnieg i mróz utrudniają im dostęp do pokarmu. Ogólnopolski Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej ma na celu zachęcenie ludzi do pomocy zwierzakom, ale i uświadomienie, jak należy to robić, bowiem nieodpowiedzialne działanie może przynieść więcej szkód niż pożytku. Rok 1454. Wojna trzynastoletnia. Mieszkańcy gdańscy opanowali Zamek Krzyżacki, który komtur Konrad Pfersfelder poddał bez walki, nie mając nadziei na odsiecz. Rok 1703. Trzecia wojna północna. Wojska szwedzkie pod dowództwem generała Magnusa Stenboka rozpoczęły tygodniowe nieudane oblężenie twierdzy Zamość. Rok 1804. Obrączkowe zaćmienie słońca. Rok 1863. Powstanie styczniowe. Zwycięstwo oddziału generała Mariana Langewicza nad Rosjanami w bitwie pod Słupią. Rok 1939. W Zakopanem rozpoczęły się 13 Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym. Rok 1942. Maciej Aleksy Dawidowski
pseudonim Alek zerwał i ukrył płytę z niemieckim napisem z pomnika Mikołaja Kopernika w Warszawie. Rok 2006. W Toruniu odsłonięto pomnik Kargula i Pawlaka. Lutego, sobota. Międzynarodowy Dzień Dzieci Żołnierzy. Międzynarodowy Dzień Dzieci Żołnierzy upamiętnia zakaz wykorzystywania dzieci poniżej 18 roku życia jako żołnierzy w konfliktach zbrojnych. Niestety, w niektórych państwach, m.in. w Afryce, dzieci zamiast grać w piłkę noszą karabiny. Rok 1784. W obecności króla Stanisława Augusta Poniatowskiego nadworny chemik królewski Stanisław Okraszewski dokonał w Warszawie udanej próby wypuszczenia w powietrze balonu wypełnionego wodorem. Rok 1940. Na cmentarzu żydowskim w Lublinie Niemcy rozstrzelali 180 Żydów. Rok 1958. W klinice Akademii Medycznej we Wrocławiu profesor Wiktor Bros wykonał pierwszą w Polsce operację na otwartym sercu. Rok 1981. 29-letni Ryszard Sobok w dniach 11-12 lutego w Walimiu na Dolnym Śląsku zamordował 6 osób, w tym 4 dzieci. Rok 1982. Lecący z Warszawy do Wrocławia samolot pasażerski AN-24 należący do PLL LOT został uprowadzony przez kapitana do Berlina Zachodniego. Rok 1989. Powstał Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. Rok 1999. Premiera filmu historycznego Ogniem i Mieczem w reżyserii Jerzego Hoffmana. Lutego, niedziela, no i kończymy. Światowy Dzień Radia. To projekt zainicjowany przez Hiszpanię w 2010 roku. Dwa lata później proklamowany przez UNESCO. Celem Światowego Dnia Radia jest zwrócenie uwagi na znaczenie radia jako środka komunikacji na całym świecie. Na przykład w krajach rozwijających się, gdzie stymuluje ono rozwój społeczeństwa. Rok 1477. Zawarto antypolskie porozumienie między biskupem warmińskim Mikołajem Tungenem i zakonem krzyżackim, a królem Węgier Maciejem Korwinem. Król polski Kazimierz IV Jagiellończyk nie chciał uznać decyzji kapituły warmińskiej, która obrała biskupem Tungena i popierał kandydaturę Wincentego Kiełbasy. Konflikt o posadę biskupstwa warmińskiego doprowadził w następnym roku do wybuchu tzw. Wojny Popiej. Rok 1771. Będąca w zaawansowanej ciąży 17-letnia Gertruda Skomorowskich-Potocka, pierwsza żona Stanisława Szczęsnego-Potockiego, została napadnięta i zamordowana na drodze koło Sielca Bełskiego przez nadwornych kozaków jej nieaprobującego małżeństwa teścia Franciszka Salezego Potockiego. Rok 1834. Adam Mickiewicz zakończył pracę nad panem Tadeuszem. Rok 1978. Premiera filmu wojennego Akcja pod Arsenałem w reżyserii Jana Łomnickiego. Rok 1985. SB zatrzymała w Gdańsku 7 działaczy NSZZ Solidarność. Aresztowano 3 z nich: Władysława Frasyniuka, Bogdana Lisa i Adama Michnika. Rok 1998. W FSC w Lublinie zjechał z linii produkcyjnej ostatni egzemplarz samochodu dostawczego Żuk. Rok 2009. Sejm RP powołał komisję śledczą do zbadania okoliczności porwania i zabójstwa Krzysztofa Olewnika. No i dojechaliśmy do końca. Dziękuję wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że czegoś ciekawego mogliście się dowiedzieć z tego tygodnia. No i oprócz tego zapraszam za tydzień.
Także życzę Wam dużo, dużo zdrówka. Pamiętajcie, niech moc Was nie opuszcza. I do zobaczenia. Hej!